Kworum mamy. Proszę Państwa, w takim razie już. Proszę Państwa, otwieram 45. posiedzenie 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. 45. sesję. Zanim przedstawię porządek obrad, chciałem Państwu zakomunikować, że w tej chwili odbywa się pogrzeb jednego z naszych radnych, który w kadencji 1994 do 2002 przez trzy kadencje był radnym. You are now unmuted. Przez kadencję 94-98 był wiceprzewodniczącym rady. Dlatego prosiłbym wszystkich Państwa, ze względu na to, że my nie możemy dzisiaj uczestniczyć w jego pogrzebie, a zawsze było przyjęte, że każdy radny był w ostatniej drodze żegnany przez naszą delegację z pocztem sztandarowym. My dziś nie możemy uczestniczyć w tym pogrzebie, dlatego Państwa prosiłbym o powstanie, abyśmy uczcili minutą ciszy jego postać. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja została zwołana, jak Państwo wiecie, poinformowani zostaliście zgodnie z artykułem 20 ust. 3 w związku z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Pana Burmistrza. W związku z tym jest to dodatkowa sesja. Porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie. W tej chwili odbywa się sprawozdanie burmistrza z Rabki Zdrój z działalności międzysesyjnej, czy podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. W punkcie trzecim, punkt pierwszy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, projekt uchwały 111. Podpunkt 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój, projekt uchwały 112. Następnie punkt 4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Zamknięcie sesji. Proszę Państwa, zanim zapytam, chciałem serdecznie powitać Państwa burmistrzów, kierowników wydziału. Chciałem serdecznie Was, Państwo radni, powitać i przypominam o RODO, o tym, że bezpośrednia transmisja jest przy pomocy środków elektronicznych naszej sesji i również informuję, że mamy kworum. Zgłosił się Pan Kwatera? Nie. Nie, Jan Kwatera zgłosił się. Tak, więc piszemy, że zdalnie. Ponadto, proszę Państwa, po ostatniej sesji dotarły do mnie informacje od Państwa z terenu, że nawet nie wiedziałem, że ludzie nawet nasz statut dobrze znają, że po prostu żeśmy przestrzegali pewnych formułek, szczególnie przy głosowaniu, jeżeli mówimy jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od głosu, żebyśmy to stosowali, bo tego od nas wymaga regulamin. To wszystko, proszę Państwa, w takim razie pytanie. Czy ktoś z Państwa ma do porządku obrad zapytania? Nie ma. Przystępujemy, Panie Burmistrzu, do punktu drugiego. Nie było tego wiele, bo to parę dni, ale Panu tam się uzbierało. Dziękuję, Panie Przewodniczący, ale trochę chyba się Pan zdziwi, że to nie jest aż tak mało. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres od 24 listopada 2021 roku do 1 grudnia 2021 rok. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 6 zarządzeń w następujących sprawach. 4 zarządzenia w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2021 rok w układzie wykonawczym budżetu. 2 zarządzenia. Zmiana zarządzenia w sprawie zatwierdzania planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. 2 zarządzenia.
dwa zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące między innymi spraw wprowadzenia wzorów biletów parkingowych, zamówień o opłacie dodatkowej kart abonamenckich i wzorów wniosku o wydanie karty abonamenckiej, jedno zarządzenie, zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, jedno zarządzenie. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy nie wydałem żadnego upoważnienia, żadnego pełnomocnictwa. W wyżej wymienionym okresie wydałem dwa zarządzenia wewnętrzne jako kierownika urzędu w następujących sprawach. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy. Powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą Zakup Energii Elektrycznej na rzecz gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji. Przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy użyczenia działek zarytym na potrzeby ZWiK-u, podpisanie aktu notarialnego, zmiany umowy użyczenia z zakładami komunalnymi, dokonanie jednego uzgodnienia lokalizacji sieci i przyłączeń, 10 uzgodnień w toczących się sprawach związanych z WZ i ZT na potrzeby Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, wydanie 3 zgód na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wydanie 2 decyzji przy podziale nieruchomości, 3 decyzji nadania numerów porządkowych, no i sprawach, którymi zajmuje się Wydział. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Wszczęto postępowanie pod nazwą Ubezpieczenie Gminy Rabka-Zdrój i tutaj właśnie wystąpiła, złożona została jedna oferta, firma Compensa w oddział Katowice. Koszt zamówienia 206 tysięcy, koszt zamówienia podstawowego z prawem opcji 232 516 zł 17 groszy i obecnie trwają procedury przetargowe. Zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta i gminy w sezonie zimowym 21-22. Postępowanie zostało podzielone na 7 części. W postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty. Zimowe utrzymanie dróg poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Najkorzystniejsza oferta to była firma Copex. Natomiast po przeanalizowaniu i pismach właśnie tej firmy została wybrana, gdzie firma zrezygnowała, została wybrana druga oferta, która była, czyli nasze zakłady komunalne, ulica Kilińskiego 46B z ceną 593 316 zł. Część druga, zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój. Wybrano ofertę firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider za cenę 444 960 zł brutto. Część trzecia, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone. Wybrano firmę. Szanowni Państwo, jeżeli podaję jedną firmę, to znaczy, że nie było innych ofert. Chciałbym, żeby była jasność. Wybrano firmę Stanisław Wójciak, ulica Poniatowskiego 118 za kwotę 173 052 zł brutto. Część czwarta, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte. Wybrano ofertę firmy Drwal, Czesław Figura, ulica Zaryte 126 za cenę 79 800 zł brutto. Część piąta, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Ponice. Wybrano ofertę usługi ziemne Adam Ponicki, Ponice 140. Cena oferty 140 220 zł brutto. Część siódma, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka. Wybrano ofertę firmy Jurtex Teresa Paternoga, ulica Podhalańska 29B. Cena 110 808 zł brutto.
Wszczęto kolejne, drugie postępowanie na zadanie pod nazwą zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. W postępowaniu złożono jedną ofertę. Firma Rapacz, wykopy ziemne i usługi budowlane Rdzawka 80. No i tutaj postępowanie zostało unieważnione z uwagi, iż kwota oferty znacznie przewyższała możliwości finansowe zamawiającego. Zostało wszczęte kolejne postępowanie na zadanie pod nazwą zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby stabilizacji osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce Zdroju i opróżnianie koszy ulicznych w 2022 roku. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego, realizowane przez Wydział IRG. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w kilometrażu 1011 m do 1159 m, w tym przejście dla pieszych w kilometrażu 1069 m w ciągu drogi gminnej ulica Jana Pawła II w miejscowości Rabka Zdrój i budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania 420 metrów do 622 metrów, w tym przejście dla pieszych w kilometrażu 522 metry w ciągu drogi gminnej ulica Poniatowskiego w miejscowości Rabka Zdrój i wykonanie 10 sztuk tak zwanych wozów targowych. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej, uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej Zakładów Komunalnych, uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Miasta, w Radzie Nadzorczej Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Brałem udział w spotkaniu ze starostą nowotarskim, online z Zielonym Pierścim Tarnowa. Uczestniczyłem w wystawie plac plastycznych i występie, nie, występu nie było, chóru, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I dzisiaj rano jeszcze było spotkanie z przedstawicielami PKP i projektanta w sprawie projektowania rozwiązania kolejowego w Chabówce, czyli tak zwanej łącznicy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, wobec tego pytam, czy ktoś ma zapytania co do sprawozdania. Proszę. To znaczy było tak, że została wyłoniona broker, który nam przygotował te wszystkie dokumenty do przetargu, rozpoznał rynek, mówiąc krótko. Z tego co wiem, firm na początku zainteresowanych były dwie firmy. Ostatecznie jedna z tych firm nie złożyła oferty, ale pytań zadała nam dosyć dużo co do ubezpieczenia majątku. I tutaj jeszcze dzisiaj mogę powiedzieć, że to już jest rozstrzygnięte i to nie jest ta kwota też, którą tam podałem, ponieważ jest to kwota niewiele ponad 100 tysięcy, a tutaj myśmy się sugerowali tą kwotą, która była z ubiegłego roku, no bo musieliśmy zabezpieczyć porównywalną kwotę. Tak. Tak. Ile tam jest za sztukę? Nic nie kosztowało, bo to jest oferta, nie? No, bo to zbieramy, tak. No, przecież myśmy w ogóle nie podpisali nawet umowy na ten wóz. Z tego względu, że jak państwo wiecie, czasami jak są czy to organizowane, nawet kiermasz bożonarodzeniowy, czy jakieś inne, to sami państwo widzicie, jak to czasami wygląda i chcieliśmy, tak jak to w niektórych gminach zrobiono właśnie, że jest coś takiego i wtedy one są udostępniane, czy są organizowane jakieś kiermasze, to wtedy... Ale były na dłużej, na stałe. Tak. I one byłyby u nas we władaniu, że tak powiem, naszego centrum. A wypożyczyć, ale to już centrum, tak, jak najbardziej. Dziękuję. Kto jeszcze? Pan...
wozy obsługiwał, to były wynajmowane, czy ktoś z urzędu, jakby na jakim zasadzie to... To znaczy, one byłyby wynajmowane, natomiast jeżeli gmina organizowała... A jest zainteresowanie w ogóle takim czymś, wynajęciem? Ktoś to sprawdzał? Aby nie było takiej sytuacji, znaczy, że myślę, wozy, że i nie ma chętnych, nie? Nie, różnie to wygląda, ale myślę, że te imprezy, które my organizujemy, nawet jako miasto, pasowałoby, żeby to było też w miarę jednolicie, żeby to jakoś wyglądało. Jak sami Państwo wiecie, jak to wygląda. Natomiast jeżeli będą zainteresowani wynajmowaniem tego, no to będzie to w gestii dyrektora centrum i on będzie o tym decydował. Bo powiem szczerze, że w parku pod Grzybkiem, tam gdzie rozbudowuje się ta osoba z tym, z tą całą imprezą, to uważam troszkę to za nieestetyczne. Te ubikacje, ten wóz tam, jakieś kosze do tego dochodzą, no, no nie wygląda na tle tego parku, tego Grzybka tam, no ładnie, tak powiem szczerze. No. No to trzeba było się nad tym zastanowić, żeby to jakoś tak uporządkować i miało to jakiś wygląd taki, który by się wkomponował w ten park, a nie... No to panie radny, jak pan tak mówi, wyślemy też do przedsiębiorcy pismo jak najbardziej, który tam prowadził to i z tymi uwagami, o których pan mówi, jak najbardziej. Nie ma problemu. No naprawdę. Ja wiem, że biznes biznesem, ale niech to nie wygląda. No. Jeszcze ktoś z Państwa? Tak, ja się dziękuję. Tylko pytanie ofertowe odnośnie tych wozów, bo na razie jeszcze nic nie jest zdecydowane. Tak, nie wiem, czy ktoś się zgłosi. Bo wiem, że ma być teraz ten kiermasz Boże Narodzeniowy, ale to na ten kiermasz na pewno nie zdąży. Proszę. Dziękuję. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, w takim razie zamykam tą dyskusję nad sprawozdaniem burmistrza. Przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Proszę Państwa, przed dosłownie pół godziną, nawet niecałym, analizowaliśmy projekt uchwały 111 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać w sprawie projektu uchwały 111? Wobec tego pytam przewodniczącą, jak komisja zaopiniowała. Znaczy, ja chciałbym zapytać, skąd te środki się wzięły. Akurat nie byłem na komisji budżetowej i chciałbym uzyskać informację. Proszę. Skąd te środki się po prostu wzięły na dofinansowanie inwestycji? Manna z nieba, czy... Jeżeli chodzi o środki, które zostały zabezpieczone, to pochodzą one z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli z CIT-ów, kwota 351 693 zł. Mogliśmy podnieść plan z tego tytułu, ponieważ realizuje się już ponad to, co do tej pory było zaplanowane w budżecie. Oraz środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to kwota 296 007 zł. Subwencji to możemy przeznaczyć na jakiś inny cel, jeżeli to jest... Tak, bo to jest subwencja ogólna. Środki celowe, na przykład jak dostajemy subwencję? To nie jest subwencja oświatowa, to jest subwencja ogólna. To już tłumaczyłam, ale powiem jeszcze raz. Aha. Na końcu roku zawsze każda gmina, która spełnia warunki, dostaje takie uzupełnienie subwencji. Ono wynika z tego, że minister finansów przelicza, jakie były dochody podatkowe w 2020 roku i otrzymana subwencja wyrównawcza i równoważąca w 2021. To dzieli przez ilość mieszkańców, wychodzi, aha, jaki jest dochód podatkowy na jednego mieszkańca. Jeżeli mamy mniejszy niż ogólny dochód w całym kraju, przesyła wtedy takie uzupełnienie subwencji. I ono może być przeznaczone na obojętny który cel. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję. Czy jeszcze pytania? Proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały numer 111. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Pani Janie. Jestem za. Dziękuję. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za.
Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 14 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały 111 został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Przystępujemy w takim razie do analizy projektu uchwały 112. Wiąże on się nieodzownie z projektem pierwszym, 111, ze względu na to, że są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Rabka Zdrój, które muszą być naniesione, skorygowane w związku z uchwałą 111. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa ma pytanie? Nie ma. Proszę przewodniczącą komisji. Również projekt uchwały 112 został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania uchwały 112 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój zmian. Proszę. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 14 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Wobec jednogłośnej decyzji Państwa radnych zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój zostaje przyjęte jednogłośnie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni radni, chciałem podziękować za to, że zostało to przegłosowane, ale również za to, że nie była to planowana sesja i żeście Państwo znaleźli czas i liczymy na to, że ta dzisiejsza uchwała pozwoli nam starać się również o dodatkowe środki, które mam nadzieję, że uzyskamy i wykorzystamy na potrzeby naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę Państwa, wobec tego przystępujemy do punktu 4. Poinformuję, pisma skierowane do Rady Miejskiej. W międzyczasie nie wpłynęły żadne pisma, dlatego też nie ma ich dzisiaj przedstawione. Punkt 5. Punkt 5. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Pan Paweł. Panie burmistrzu, mieszkańcy ulicy Poniatowskiego, bocznej ulicy Poniatowskiego zwracają się z prośbą o to, żeby znaleźć jakieś środki w budżecie i ułożyć te płyty tam do tego osiedla do Gila. Jeżeli by była taka możliwość, to nie wiem jaki to jest koszt, tego nie mam pojęcia, ale myślę, że... Tak, płyty są, tylko chodzi o ułożenie, no i jakby można było tam oświetlenie też jakieś założyć, to przynajmniej, które by można było zrobić z takiej jednej bocznej drogi na ulicy Poniatowskiego. No, w zasadzie w tym roku, w ostatnich latach żadnej drogi na Poniatowskiego, no niestety nie ruszono. Napisze pan króciutko? Tak, ja napiszę. Dobrze. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Pan Darek, proszę. Panie burmistrzu, tu zwracam się w imieniu mieszkańców o tą boczną zakopiańską, tak mówiłem wcześniej, o odśnieżenie od 116 numeru 124, 126, 128 i boczną podhalańską numer 35A, 37, 37A, 41, 43, 44. To jest jedna boczna na podhalańskiej, także myślę, że weźmie to pan pod uwagę, bo to na ostatnich dniach mi mieszkańcy zwracali, bo jak to mówię, zostali zapomnieni. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Ola. Ja mam taką prośbę też w imieniu mieszkańców. Po prostu chodzi o parking przy cmentarzu na ulicy Orkana. Jest tam tylko jedna latarnia, która praktycznie oświetla jak gdyby wejście na cmentarz, wjazd może na
na parking i parkometr. A resztę placu jest jak gdyby ciemne i ludzie uważają, że powinny tam jeszcze stać przynajmniej z dwie lampy u góry może i na samym dole. Bardzo proszę, żeby to uwzględnić, bo jest jednak ciemno, teraz już jest krótki dzień i nie widać dobrze. Bardzo proszę, to jest jedno. Drugą sprawę mam, to co było na poprzedniej sesji, zadałam pytanie tutaj do pana mecenasa. Pan mecenas poprosił, żebym złożyła to na piśmie. W związku z tym składam interpelację do burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie ustalenia, czy burmistrz Rabki-Zdroju prowadząc przedszkole numer 2 w Rabce-Zdroju w budynku przy ulicy Orkana 4 bez zawartej umowy najmu stwarza uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego. W dniu 27 października 2021 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Podczas sesji zadałam pytanie radcy prawnemu Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, czy burmistrz Rabki-Zdroju prowadząc przedszkole numer 2 w Rabce-Zdroju w budynku przy ulicy Orkana 4 bez zawartej z właścicielem budynku umowy najmu może popełnić przestępstwo. Radca prawny nie był w stanie odpowiedzieć mi na tak zadane pytanie, mimo że z jego wypowiedzi wyraźnie wynikało, że jest dobrze zapoznany ze sprawą. Na moje pytanie, czy może zatem odpisać mi na piśmie, stwierdził, że jeżeli dostanę cytat, jeżeli dostanę takie pytanie, to oczywiście odpowiem, jeżeli dostanę takie pytanie skonkretyzowane, oczywiście i zostanie mi to zlecone, oczywiście, że odpowiem. Wobec powyższego, formułując pytanie na piśmie, proszę mi odpowiedzieć, czy w sytuacji, w której burmistrz Rabki-Zdroju, rozwiązując uprzednio obowiązującą umowę najmu, na podstawie której przedszkole numer 2 w Rabce-Zdroju funkcjonowało w budynku przy ulicy Orkana 4, a następnie bez nowo zawartej umowy najmu, wkraczając do budynku przy ulicy Orkana 4 i zajmując go pod prowadzenie przedszkola numer 2, z czym mamy do czynienia do chwili obecnej, powstało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez burmistrza Rabki-Zdroju, o którym mowa w artykule 231 kodeksu karnego paragraf 1. Udzielając mi odpowiedzi na niniejszą interpelację, proszę o przedstawienie mi w załączeniu do odpowiedzi na interpelację opinii prawnej radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Przypominam, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Dotychczasowa praktyka wskazuje niestety, że burmistrz Rabki-Zdroju nie w pełni wywiązuje się z cytowanych wyżej obowiązków ustawowych. Wobec powyższego apeluję, by tym razem burmistrz Rabki-Zdroju bardziej odpowiedzialnie podszedł do wypełnienia swoich obowiązków ustawowych. Niestety tak to wygląda na PIP-ie, że na przykład relacje z sesji są zupełnie, ostatnia chyba jest z października, nie ma aktualnej, ostatnio sprawdzam, chyba że teraz w tych dniach się coś zmieniło. Jest praktycznie społeczeństwo zdziwione, że pewnych rzeczy sobie chcą zobaczyć, oglądnąć, nie mogą, bo tego nie ma. Za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Ja proszę bardzo. Jeżeli można, to chciałbym w imieniu mieszkańców podziękować za te ławy stołowe, które będą wykonane, czy są już wykonane na Maciejowej, tam na tym zniesieniu, gdzie jest. Bo myślę, że to jest dobre miejsce na to, że jeżeli ktoś dojdzie do tego miejsca, bo to praktycznie jest to miejsce takie dość z mocnym podejściem i usiądzie sobie na tej ławce tam czy przy stole, to naprawdę skorzysta z tego, jest piękny widok i to jest dobre. To był dobry pomysł, uważam. I za tablicę. Tablica w części jest wykonana, jeśli chodzi o zawartość tablicy, w sensie, że tam jest wykonany już ten plan tych ścieżek papieskich, a jeszcze w planie jest wykonanie tych kapliczek i krótkiej historii osiedla Słone. To będzie panu burmistrzowi oczywiście przedstawione, zanim zostanie umieszczone na tablicy, żeby pan się zapoznał. Żeby tam po prostu było wszystko zgodne z, nie wiem, z literą prawa, żeby czegoś tam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani, przepraszam, pani Ola, była wcześniej. Ja szybciutko. Na ostatniej też sesji prosiłam, mówiłam o tych studzienkach burzowych.
o tych takich, co leżą jak gdyby na prawa ich, leży w gestii Urzędu Miasta. Chciałam podziękować, bo dostałam nawet wczoraj zdjęcie, że na ulicy Pocztowej zostały one, są poprawiane, jak gdyby naprawiane. Także myślę, że interwencja pana burmistrza była skuteczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Dorota. Ja chciałam podziękować za wszystkim radnym i państwu burmistrzom za to, że przegłosowali właśnie tę uchwałę na zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, która no, wymaga dokończenia. Bardzo za to serdecznie dziękuję w imieniu swoim i oczywiście społeczności Chabówki. Za wszystkie starania, które są wykonywane i poczyniane wobec szkoły, ale chciałabym również prosić, jeżeli by była taka możliwość, wstępnie już rozmawialiśmy na ten temat, żeby tam właśnie koło pana S, sąsiada szkoły, powstała taka maleńka zatoczka w celu wysadzania dzieci przy szkole. Ponieważ mamy tylko jedną zatokę naprzeciwko szkoły, ona jest powiązana bezpośrednio ze stacją benzynową i praktycznie nic więcej. Zostaje nam przystanek położony w znacznej odległości od szkoły, w stronę Rabki, ale wiadomo jak jest na przystanku. Nie zawsze można bezpiecznie te dzieci wysadzić. Poza tym nie jest to miejsce tak naprawdę do wysadzania dzieci, tylko do zatrzymywania się busów. Więc gdyby tylko była taka możliwość, serdecznie proszę o to, żeby właśnie tam w sąsiedztwie szkoły powstała taka maleńka zatoczka, tylko na to, żeby mogło się jedno auto zatrzymać i wysadzić bezpiecznie dziecko do szkoły. Dotyczy to przede wszystkim tych najmniejszych dzieci. Bo starsze sobie poradzą, przejdą, natomiast z tymi maluchami jest gorzej. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Kto jeszcze chciał z państwa zaprosić? Proszę pani. Proszę włączyć mikrofon, bo nic nie słychać. W ubiegłym roku było zaplanowane z Funduszu Sołeckiego wykonanie placu zabaw dla małych dzieci koło szkoły w Ponicach. Wiem, że już jest wszystko rozstrzygnięte, że jest wyłoniony wykonawca. No i teraz nie wiem, czy, no wiadomo, że w tym roku on już tego nie zdąży zrobić, bo to było wszystko późno zaczęte. Czy te pieniądze, które są przeznaczone, nie przepadną, bo one mają być do końca roku wykorzystane? Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Od razu, proszę. To znaczy, pani radna, to nie z ubiegłego roku, tylko z tego roku. To jest jedno. Jest rozstrzygnięcie i umowa jest podpisana, więc on to ma zrobić w tym roku, bo te pieniądze nie ma opcji, że przechodzą na przyszły rok. Jeżeli nie są wykorzystane, muszą zostać zwrócone. To są pieniądze z funduszu. On wiedział, że musi zrobić to do końca roku. Tak. I taką podpisał umowę, że wykonać. To dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę pan Darek jeszcze. Panie burmistrzu, jeszcze mam pytanie, bo akurat dostałem od SMS-a od mieszkanki. Pamięta pan, jak tam wnosiłem o poprawę drogi bocznej podhalańskiej do pensjonatu Anna? I powyżej. Na to wygląda, że mieszkańcy z tego co tu czytam kupili se, miało być tam podsypane i mieszkańcy sobie sami kupili płyty i sami to włożyli. To chyba wstyd dla urzędu, nie? Niech mi pan odpowie na to pytanie. Ale bo to jest gminna droga. Ja nie wiem, dostałem tutaj SMS-a, czytam z tego SMS-a, że sami mieszkańcy sobie kupili płyty sami sobie, bo urząd, że płyt nie ma, że odmówił czy coś po piśmie pani wiceburmistrz. Dobrze, proszę to sprawdzić i odpowiemy. Tak. Powiem panie burmistrzu, naprawdę wstyd. Proszę tyle teraz. Mogę powiedzieć. Nie, no panie burmistrzu, komentuje panie, no ale taka jest prawda. Miałem się nie odzywać do stępu, bo siedzę, ale wstyd dla urzędu. No wstyd, no i więcej nie mówię. Ale gdyby to była droga uregulowana i nie, gmina by nie zrealizowała zadania, ale jeżeli nie jest uregulowana, to... Panie burmistrz, czemu pani wchodzi na temat, już my poruszali sesję, dwie sesje temu, czemu pani robi inne drogi nieuregulowane ten? Bo mamy oświadczenia, jak pan wie, których tak? Nie mamy wszędzie zebrane.
Chciałbym to oświadczenie, bo byłem akurat i na to wygląda, że mi odmówili. No to niech pani nie opowiada, że... Ale dla, Darek, nie, 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 bo miałem się nie używać, będę się używał, się, proszę mi... Panie Darku, niech pani się wypowie i znowu pan. Ja nie mówię, że nie, tylko... Panie burmistrz, nieuregulowana droga jest. Mieszkańcy tam by nie dali zgody, żeby im założyć płyty? Ja się przejdę, bo... Chodził pan Cieplińskie, a chciał uregulowania na te Majera drogi, to... Ale czemu? Ale ko tej drogi pani burmistrz chodziła, pani Ewa, z tego co wiem. I widzę, że bez rezultatu. Tak? Ja bym proponował, panie Darku, proponowałbym, żebyśmy to. Niech to sprawdzą i na następnej sesji panu odpowiedzą. To jest dla mnie chore. Że ktoś mówi, że jak nie mają podpis. Ja już się zadałem pytanie, czy Werdzawcy na jednej drodze były wszystkie zgody? Bo ja wiem, że nie było zgody, a droga została wezwana. Jak zaczęła sama pani wchodzić na ten temat, to ja będę, bo wiem, że to, co mówi, jest prawdą, bo mieszkaniec z Werdzawki do mnie dzwoni. No i... Ale jak została droga zrobiona? To niech pani nie opowiada rzeczy. I, znaczy pani burmistrz, ja wiem, bo już pani oficjalnie powiedziała na sesji 2 tego, że jak głosuję, tak mam. I niech pani tego nie ukrywa. No właśnie, no to jak pani mówi, pani wiedziała, o co chodzi z tą drogą. Tak. No nie z niej, sama pani wie, że wyciągłem i nie są drogi na Rabce uregulowane. To dlaczego pani opowiada, wprowadza pani ludzi, mieszkańców w błąd? 15, no wprowadza pani w błąd. Proszę bardzo, pan Paweł. To znaczy, żeby była ścisłość, co do stanu uregulowania drogi i na czym to polega uregulowanie drogi? Czyli co, jest przekazanie na rzecz urzędu miasta tej drogi i w księgach wieczystych ma ona istnieć? Właśnie tak, uregulowanie stanu drogi to jest kilka możliwości. Jedno to jest zasiedzenie, jeżeli droga była utrzymywana przez mieszkańców, przez gminę i tak dalej, więc w jakimś pasie jest, wydzielamy i jest regulowana zasiedzeniem. Druga to była artykuł chyba 73, nie chcę wprowadzić w błąd, gdzie reguluje wojewoda. Jeżeli była droga podjęta uchwała na tą drogę i są u wojewody, to jest taka możliwość, że występujemy do wojewody. I tak zostało kilka dróg w naszym mieście już uregulowanych poprzez tą ustawę. No i to są główne możliwości regulowania. Inny to jest jeszcze do notariusza idzie grupa mieszkańców, którzy są właścicielami i zrzekają się na rzecz gminy swojej własności. Wtedy są wpisywane do księgi wieczystej jako droga o określonym numerze. Są trzy możliwości, nie znam innych, być może, że jeszcze jakieś inne są, ale od tego są prawnicy. Więc nie ma takiej możliwości, żeby działać. Nawet jeżeli zbieramy oświadczenia od mieszkańców, że wyrażają zgodę na wejście w teren, to po czasie to musi być uregulowane, to muszą być zrobione podziały. I żadne dofinansowanie nie pozwala burmistrzowi regulować drogi, znaczy przepraszam, urządzać drogi, która nie jest własnością gminy. Więc słyszałam tu historię, że kiedyś tam były zwracane pieniądze nawet, przyznane, bo ktoś po prostu zainterweniował, że nie jest to własność gminy. Więc nie ma takiej opcji, nie powinny być utrzymywane, odśnieżane i tak dalej. Jest to robione w drodze wyjątku, bo tak było, ale tak nie powinno być i przy jakiejkolwiek kontroli jest to problem duży dla miasta. Już w momencie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, mogę pan się... Darek jeszcze wcześniej. Mogę. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani burmistrz. Jaka ostatnia droga była na Rabce uregulowana sądowo, tak jak pani powiedziała tutaj wcześniej do kolegi, bo chciałbym wiedzieć. Bo z tego, co wiemy, to są trzy drogi. Panie burmistrz, to jest pytanie do pani burmistrz, nie do pana. Także pan wyznacza, kto ma odpowiadać. Od wyznaczania do odpowiedzi jest pan przewodniczący, udziela głosu i albo udzieli mnie, albo panu burmistrzowi. Nie znam drogi, która była sądownie uregulowana w tym momencie na Rabce. Są złożone wnioski o zasiedzenie i takie wiem, że są. Przed chwilą pani powiedziała do kolegi, że zostały uregulowane na Rabce drogi. A wie ale pani, w że innej jest 15, formie. 15 dróg jest ale nieuregulowane jest i są uregulowane w innej formie. Ja nie powiedziałam, że zostały uregulowane przez sąd. Powiedziałam z artykułu na przykład 73 jest kilka dróg, które zostały uregulowane, chociażby pamiętam, bo o tym wiem na 100%, jest z ruchu oporu, którą żeśmy robili i Smrekowa z środków od wojewody. I to były drogi uregulowane. Nie ma możliwości, żeby je nie uregulować.
I są jeszcze inne drogi, które są wykupywane i regulowane. I nie musi iść do sądu, jeżeli jest zgoda mieszkańca, bo idzie się do notariusza. Jest podział, tak, idzie się do notariusza. No, proszę, panie forma burmistrz. Jest wybierana w zależności od drogi, od mieszkańców, na co się zgadzają, bo to nie jest rola moja, tylko mieszkańców, formę, jaką przyjmą. Ludzie na Sierantówce czekają 3 lata, zgadzają się i nie była zaproponowana. No to, panie, to pana rola jako inna. Radnego jest zebranie tych mieszkańców, zrobić podział, panie każdy burmistrz, oddaje na rzecz gminy. Jeżeli nie przepraszam się. Bardzo, ja już robiłem tutaj spotkanie z panem burmistrzem raz, drugi raz, chodziłem po mieszkańcach. Ja nie będę siebie robił idioty, jak ktoś ma inne zdanie wobec tego, co ja. No jest taka prawda. No nie ma. Przekręca, jak mają inne zdanie, jak ludzie chcą? Bo chodzę teraz i podpisują i powiem pani szczerze, jak już weszło pani, nie wiem, kto odpowiada za to, że są działki przypisane, które nie mają w ogóle wspólnego nic z drogą. Jak mam wziąć od tej osoby, jak ona nie ma nic wspólnego, nie ma nic? Daję pani jeden przykład, bo byłem dzisiaj u góry. No ale to wystarczy. Dlaczego się znalazła? Wypis to ksiąg moja... wieczystych sprawdzić i szerokość drogi powinna być określona przez geodetę. To ja mam sprawdzać wypis ksiąg wieczystych? Nie, no są od tego pracownicy. Ale teraz niech mi pani odpowie na pytanie, dlaczego się któraś działka znalazła, która jest gdzieś cofnięta, nie ma powiązania w ogóle z drogą i trzeba podpisać. Panie Darku, ale to robią tylko ludzie i być może się pomylił ktoś, wyznaczając te działki. No to przecież można to przeczytać i sprawdzić. Dobrze, pan burmistrz, proszę bardzo. Faktycznie o tych drogach, o których mówimy, to jest tych dróg 15, które, tak jak tu zostało powiedziane, były robione. 3 zostały uregulowane. Natomiast został uregulowany też grunt pod szkołą numer 3, który też, no było to niedokończone. Udało się szczęśliwie to dokończyć. No i dobrze. Natomiast wysłaliśmy też, w ubiegłym tygodniu też wysłaliśmy następną drogę do wojewody o regulację stanu prawnego. Nie wiem, na ile się państwo radni orientujecie, ale kiedyś była taka uchwała tutaj Rady Miasta w 1995 roku, o przejęciu na własność gminy 43 dróg. I to nie zostało dokończone. I to niestety to się ciągnie. My złożyliśmy 5 dróg z tych, które na tej liście były, do wojewody o dokończenie z tak zwanej 73, czyli żeby te drogi stały się własnością gminy. I wszystkiego na pewno naraz nie zrobimy, ale bezwzględnie uważamy, że to po prostu trzeba robić. Niestety budzi to również wiele emocji, tak samo wśród mieszkańców, bo są sytuacje takie, gdzie pewnych dróg nie można uregulować albo bardzo trudno jest uregulować i to jest związane między innymi z tym, co pan Darek mówi, że albo na przykład nie ma właścicieli, bo nie mieszkają tutaj, albo spadkobiercy nie przeprowadzili tego na własność i to jest ten problem, z którym się niestety borykamy. Natomiast na pewno nie uchylamy się od tego, żeby te drogi robić. Pan Darek podał przykład Rdzawki. No, powiem szczerze, nie wiem, czy myślimy o tej samej drodze, ale ostatnia droga, która w Rdzawce była robiona na Cieślówkę, proszę zobaczyć, dokąd jest zrobiona, bo nie ma dalej zgody. Nie ma w tą dalszą część, w dół tutaj przez las zgody. No i efekt tego jest taki, że zrobiliśmy tylko ten kawałek, który był możliwy, natomiast pozostałą część nie. Panie burmistrzu, nie o tej drodze, pan wie, o której dobrze mówię, o drodze, ale moim zdaniem jeszcze jak weszłem, przepraszam, że chwileczkę, panu weszłem. Chwileczkę, moment. Pan burmistrz skończył? To znaczy, chcę powiedzieć, że na pewno chcemy regulować stany prawne dróg, bo to ułatwia życie mieszkańcom. Natomiast nam też, jako urzędowi i pracownikom tu w urzędzie, ale jest tam dosyć duża praca do wykonania, od której się naprawdę nikt w urzędzie też z pracowników nie uchyla i chcemy to zrobić, żeby się wszystkim żyło wygodnie, lepiej i spokojniej. No i chciałbym, żebyśmy takie rzeczy robili. Natomiast tak jak tutaj rozmawialiśmy nawet o tej Sierantówce, no to ja powtórzę jeszcze raz. Wtedy zaproponowałem tym mieszkańcom, mieszkańcy zaakceptowali. Pan zaproponował, żebyśmy robili tą drogę, to powiedziałem panu, będziemy robić to równolegle. Będziemy robić wszystko, żeby tą drogę zrobić, ale w międzyczasie również, żeby ją zalegalizować. I w tym kierunku pójdziemy. I od tego się nie uchylam i mówię właśnie, że chcemy robić w ten sposób, ponieważ stan tych naszych dróg, ja już tu kiedyś też mówiłem, proszę sobie wyobrazić, 3 lata, przepraszam, i 15 dróg. A proszę sobie policzyć 20 lat do tyłu, gdyby robiono systematycznie po 5 dróg co roku, ile by nam, niewiele by nam tych dróg zostało do zrobienia. Natomiast szanowni radni,
Wy mówicie nam o tym, że jest problem. Wiemy, że jest problem, natomiast mieszkańcy zgłaszają i słusznie, nie ma się co dziwić, że się irytują, ale wszystkich dróg naraz nie zrobimy. Jest to po prostu niemożliwe. Natomiast chcielibyśmy te drogi robić, które są w stanie, że tak powiem, opłakanym, jak to się mówi, albo na które ewentualnie uda się nam pozyskać środki. I te drogi chciałbym, żebyśmy robili faktycznie w pierwszej kolejności, bo czasy się pozmieniały i każdy by chciał dobrze do domu dojechać i nie ma się co dziwić, bo tak samo wysyłamy nasze zakłady komunalne, które odbierają śmieci i też by chcieli jeździć po dobrych drogach. Więc myślę, że wszystkim nam na tym samym zależy. Natomiast no jest to wyzwanie tak dla Państwa jako radnych, bo w Waszych dzielnicach mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych. Jest to również wyzwanie dla nas, bo oprócz inwestycji drogowych są również jeszcze inne i koszty mamy, jak Państwo też wiecie, inne. Ale na pewno od tego nie będziemy się uchylać, bo drogi, rozwiązanie drogowe, czy tak jak przebudowa tych dróg, czy kolejowe, które zaczną się w przyszłym roku w naszej gminie, one są bardzo istotne, żeby nie powiedzieć, że strategiczne dla mieszkańców. Wielokrotnie one decydują o tym, czy ktoś tutaj w swoim dorosłym życiu zostanie, czy chce stąd wyjechać. I chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby naszym mieszkańcom żyło się naprawdę lepiej i wygodniej. Nie chcę się z nikim kłócić, bo to jest bez sensu. Natomiast chciałbym rozwiązać problem. O, tak. Mógłbym jeszcze nawiązując? Już? Proszę bardzo. Darek wcześniej zgłaszał. Cieszę się, że pan myśli o tej drodze, o tej Sierentówce i no moje zdanie takie, to jest moje zdanie, panie burmistrzu. Te kartki, co tam dostałem, to powinny moim zdaniem zgody na to, co poszło do sądu, to się zgodzę z wypisu rejestru zgód, ale zgody od mieszkańców, którzy siedzą przy drodze, to powinny być typowo od tych mieszkańców, co siedzą, co im zostało, a nie jakieś z nieba niektóre osoby wzięte. Przepraszam bardzo, panie burmistrzu, ja mówię do pana burmistrza, nie do pani. No ale ja mówię i pani wchodzi mi w zdanie, ja pani nie przeszkadzam. I moim zdaniem to powinno być tak, to do zrobienia drogi to ci mieszkańcy się powinni podpisać, co siedzą stricte przy tej drodze i oddają to, co było im zabrane na drogę, a to, co miało iść do sądu z ksiąg wieczyszy, to jest sądowe sprawy, a nie wyciąganie tego, z tamtego, siamtego i nie wiadomo. I jeszcze jedno, panie burmistrzu. Bardzo bym pana prosił, żeby pan mówi, że tu wiadomo, dzielić równo radny, żeby komuś zrobić, a nie mieć tak, ja już kiedyś wziąłem to pod uwagę, że wybrany. Bo ja bym też chciał, 3 lata jestem, jeszcze dużej inwestycji, jako chodzi o drogę, nie miałem zrobione. Dziękuję. No to najmniej byłoby na zarytym. Proszę. Panie burmistrzu, proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Czym się pan kierował w takim razie, skoro te 15 dróg, sam pan przyznał, jest nieuregulowane? Czym się pan kierował, wybierając akurat te drogi? I dlaczego akurat te drogi pan remontował? Tutaj na ostatniej sesji kolega też dyskutował z panem mecenasem, który mu przedstawiał, tak jak tu pani wiceburmistrz mówiła, kilka dróg, 3 z tego, co tu zliczyłam. Jakie są formalności i jak można załatwić jak gdyby przejęcie drogi przez miasto, przez gminę? I pan mecenas tu wyraźnie powiedział na ostatniej sesji, ile trwa na przykład udowodnienie w sądzie o zasiedzeniu. Czyli teraz mam pytanie, czy te nasza kadencja trwa 3 lata. Zrobił pan 15 dróg. One są nieuregulowane, bo sam pan powiedział, że nie. Więc proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie pan to zrobił? Tylko na podstawie oświadczeń? Tylko i wyłącznie? Czy te oświadczenia my możemy zobaczyć jako radni? Sprawdzić dokumentację na przykład? Czy rzeczywiście zostały zebrane te oświadczenia? I czy rzeczywiście zgodnie, tak jak tu są wymogi złożone do kolegi radnego, który musi chodzić, tak jak pani burmistrz mówi. I w tym momencie te oświadczenia, tak jak z treścią oświadczenia, nie znam tej treści oświadczenia. Chciałabym się zapoznać, bo skoro się tak łatwo zdało załatwić 15 dróg i zrobić, to nagle tutaj przy jednej drodze jest tyle problemów i komplikacji. W związku z tym proszę o udostępnienie dokumentów, żebyśmy mogli spojrzeć na nie, sprawdzić sobie, jak faktycznie te sprawy zostały po prostu załatwione i to, żeby to było zrobione dzisiaj. Po sesji wychodzimy na górę i chcemy po prostu to zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Kto odpowiada? Proszę bardzo. Pani radna, te zgody, o których mówimy, są zbierane na poszczególnych drogach. Jak Państwo pamiętacie, bo Pani pyta, jakie konkretnie było... Konkretnie, Panie Burmistrzu, jakie zostały było... zbierane, czy zostały już zebrane?
zbierane do tych odnośnie 15 dróg, których pan zrobił? Bo to jest różnica. Są zbierane, czy nie. są zebrane do, odnośnie do 15 dróg, które pan nie, zrobił? Nie, zostały zebrane. Czyli są zebrane, tak? Dobrze. I są w wydziale inwestycji, więc jak najbardziej. Natomiast, szanowni państwo, padło pytanie, czym kierowaliśmy się. Trzy z tych dróg zostały uregulowane, ale to w międzyczasie, jak zostały zebrane zgody, jak droga została też na przykład wykonana, mam na myśli na przykład ruchu oporu i Smrekową. I jak państwo pamiętacie, bo zaczęła się państwa kadencja, moja też, to przychodzili mieszkańcy z tamtej ulicy i mówili, że jest to najgorsza droga, że szambo przelewa się przez drogę, że nie ma odwodnienia, że jedni drugich zalewają. I to były te drogi, które, czy przynajmniej o których mówiono, że są w stanie najgorszym. Mam na myśli konkretnie tą drogę, ruchu oporu i Smrekową. Druga sprawa, mówiłem również państwu, i dzisiaj też to potwierdziłem, że jeżeli udałoby się nam na jakieś drogi pozyskać środki, to chcielibyśmy te drogi zrealizować, bo musimy do nich dołożyć jakąś określoną kwotę, ale pozyskaliśmy środki. Tak było między innymi z ulicą Nowy Świat, tak było z ulicą Kasprowicza. I jak pamiętacie państwo też, pan radny Ciepliński się niecierpliwił, że obiecaliśmy, że zrobimy Tetmajera, ale nie dostaliśmy w tamtym roku tych środków. Na szczęście dostaliśmy te środki w tym roku i tą inwestycję również zrealizowaliśmy. Proszę również zwrócić uwagę, że czym innym jest inwestycja drogowa na terenie Rabki, gdzie robimy, uzbrajamy również drogi w sieci, czyli mam na myśli wodociąg, kanalizacja i burzówka, bo te pieniądze, te drogi kosztują zupełnie inne kwoty. A czym innym jest zrobienie nawierzchni asfaltowej na drodze osiedlowej na wsi, bo z ubiegłego roku, jakbyśmy popatrzyli na te wydatki, które zostały poniesione, bo ja pamiętam, że to sobie zapisałem, to drogi, które były wykonane właśnie w Rabce, to było przeszło 2 600 000 zł, natomiast na wsi, na wsiach, na trzech tych wioskach, to była kwota niespełna 700 tysięcy. Tak to mniej więcej wygląda. Więc w zależności od tego, co my na tych drogach chcemy zrobić, jakie to są, jaka to jest inwestycja, jaka to jest długość tej drogi, bo to też często jest tak, że na osiedlu gdzieś na wsi to jest powiedzmy 200 czy 300 metrów maksymalnie, natomiast tak jak tutaj przy niektórych drogach, no to jest kilkaset metrów, przynajmniej 600 metrów i to powoduje również tą różnicę w cenie. Natomiast jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, że kiedyś tą uchwałą przyjęto w 1995 roku i nikt tego nie dokończył. I uważam, że niezależnie od tego powinniśmy robić wszystko, żeby dokończyć regulację stanu prawnego tych dróg, tam gdzie to jest możliwe, czy to u wojewody, czy ewentualnie w sądzie. Pan Darek tu zadał pytanie, ile. No ja też nie wiedziałem, bo w życiu tego nie robiłem wcześniej. Natomiast pytałem pana Adama, który powiedział tak, że pracując w poprzedniej gminie zajmowało im to od 6 miesięcy do roku. Tak mi powiedział, że tam udawało się w takim czasie drogę na drodze sądowej przez gminę zasiedzić, że tak to wyglądało. Więc bazuję na jego wiedzy i doświadczeniu, bo ja takiego doświadczenia nie mam. Wszystko dziękuję. I jeszcze proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja, o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, ale jeżeli chodzi o Smrekową i ruch oporu, to że tak powiem, to jest to, że tak powiem, zostało z tamtej kadencji. Te drogi chyba zostały z tamtej kadencji, z tego co pamiętam, bo to był chyba jakoś na początku, zaraz jak myśmy przyszli do urzędu i był właśnie, była robiona ruchu oporu, z tego co pamiętam, i Smrekowa. Mogę się mylić, nie jestem w 100% pewna. Mogę się mylić. Rok? Tak, bardzo proszę, wyjaśnię na gorąco od razu. Pani radna, było faktycznie tak, że rozmawialiśmy o tej drodze i nie wiem, na ile państwo pamiętacie, powiedziałem do was tak, że złożyliśmy wniosek do funduszu, złożyliśmy wniosek właśnie wtedy na tą drogę ruchu oporu i Smrekową,
i liczę na to, że uda się nam pozyskać środki z tego względu, że tam były właśnie do przebudowy te sieci w drodze. I wtedy mówiłem do Państwa, że to będzie, te dwie drogi to będzie dużo powyżej miliona złotych, których w budżecie nie mamy. I faktem jest, że we wrześniu wtedy 2019 roku dostaliśmy te pieniądze i udało nam się to zadanie zrealizować, bo nawet pracownicy tu mówili, że jest to ogromny zakres, bo to nie jest tylko położenie samego asfaltu i będzie trudno. Na szczęście szczęśliwie się poskładało, że się nam udało to zrealizować. Natomiast to zadanie, czy o tym zadaniu rozmawialiście Państwo jako radni, ale to nie było wpisane nawet w nasz budżet. A Panie Burmistrzu, a proszę mi powiedzieć, bo też nie wiem, czym się różni na przykład taki stan dróg we władaniu miasta, bo jest coś takiego i jest to, jak Pan powiedział, uchwała poprzedniej rady, która wylicza ileś tam dróg w Rabce, które są we władaniu miasta. Jaki to jest na przykład proces, żeby te drogi, które w tej chwili byśmy chcieli zrobić, te boczne, bo z tego spisu to tam są tylko ujęte niestety główne drogi Rabki i tylko i wyłącznie, a tu przeważnie chodzi o te boczne drogi. Czy nie można by było też tak coś takiego zrobić, żeby te boczne drogi też weszły we władanie miasta? To może by było mniejszy, krótszy czas załatwianie tych formalności, bo skoro te są we władaniu, wiadomo, że na terenie Rabki również mamy drogi starostwa powiatowego, bo tak samo są drogi starostwa powiatowego i dlatego jest trochę pomieszane z tymi drogami. Ale na przykład te boczne nie łatwiej by było, nie szybszy był ten proces. Poza tym, tak jak Pan mówi, ja sobie zdaję sprawę, że w mieście, wiadomo, jest możliwość podłączenia kanalizacji burzówek, czego nie ma na wszystkich sołectwach. Bo nie ma, ale też teraz już się zaczyna sieć wodociągowa duża w Ponicach, w Rdzawce, czyli tam też będą nakłady finansowe dość spore, jeżeli chodzi o wykonanie kanalizacji. Dlatego nie bardzo rozumiem rozgraniczenia tego, bo droga jest drogą i jeżeli się podejmujemy jakieś drogi wykonania, to w tym momencie musimy patrzeć, jakie mamy środki i co w tej drodze musimy zrobić, no niestety. I nie możemy tego dzielić na miasto czy na wieś, bo na wsi też ludzie chcą kanalizację już. Się robi bardzo nowoczesna w tym momencie. Dlatego, tak jak mówię, z tego budżetu, który my tu mamy, który jest pokazany, jest bardzo dużo projektów na rabczańskie drogi, ale to są projekty. To są projekty, które praktycznie będą i mogą być nawet jeszcze 2 lata spokojnie włożone w budżecie. I nie mamy, tak jak Pan mówi, szukamy się środków, żeby pewne rzeczy zrobić. Na przykład tu sam kolega radny był zdziwiony, że ulica Zgody 80 metrów kosztowała ponad 280 tysięcy, gdzie nie była robiona ani kanalizacja, nie było nic robione, tylko chyba wylewanie asfaltu, poprawa asfaltu i nic więcej. W związku z tym to też nie rozumie czegoś takiego, że na jedną drogę na 80 metrów my wydajemy tyle tysięcy. Dlatego, tak jak mówię, moje pytanie powtarzam, czym się Pan kieruje oprócz tego, że dużo dróg zostało przez te 3 lata zrobione właśnie w sołectwach, a nie na terenie Rabki? To, że mamy wpisane w budżecie na przykład, że na terenie Rabki będą opracowywane, że tak powiem, projekty, to nie jest gwarancja, że to zostanie wykonane. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz odpowiada? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o sołectwa, to jest coś takiego jak Fundusz Sołecki, który jest dedykowany tylko wioskom i mogą być inwestycje nawet tak jak tu Państwo 47 tysięcy. I teraz tak, i tutaj wygląda to w ten sposób, że tak jak któryś z radnych nawet powiedział tak, że na wsiach robi się drogę do pól. No właśnie z tego Funduszu Sołeckiego między innymi, jeżeli jest, proszę. Przepraszam, jest jeszcze FOK. Tak, jeszcze FOK, tak, jak najbardziej. I tu istnieje ta możliwość, że można nawet drogę do pól zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o te przebudowy drogi, które robimy w mieście, no bardzo często musimy mieć na to projekt, bo w chwili obecnej, tak jak mówimy, czy Poniatowskiego tam do góry, czy ulica do Pociesznej Wody, która ma nawet powyżej kilometra i musimy mieć jeszcze inne pozwolenia, bo zupełnie czym innym są pozwolenia do 1 kilometra, czym innym, jeżeli są drogi powyżej kilometra i musimy te pozwolenia uzyskać. Natomiast nie było przygotowanych takich projektów, co tutaj kiedyś próbowałem panu
radnemu też wytłumaczyć, że robilibyśmy pewne zadania, gdyby były projekty, ale niestety tych projektów nie było, nie były one przygotowane. No i musieliśmy, że tak powiem, ruszyć z tymi projektami i to zrobiliśmy. Natomiast wracając jeszcze do tego, czym kierujemy się, robiąc jakieś drogi na sołectwach, proszę zobaczyć, że na sołectwie, jeżeli jest zrobiona jedna droga, to jest wszystko. Nie ma więcej robionych dróg. Proszę sobie sprawdzić, jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o konieczność, myślę, że to jest dobre słowo, konieczność przebudowy dróg w Rawce, to tych dróg do przebudowy jest bardzo dużo. Ja się z tym zgadzam. Tylko musimy, jeżeli są to drogi właśnie dłuższe niż kilometr, musimy mieć wtedy wszystkie warunki i wszystkie pozwolenia, które tam są wymagane. Natomiast jeżeli są to drogi krótsze i chcemy je przebudowywać, to staramy się również jak najbardziej te zgody i te pozwolenia no bezwzględnie od mieszkańców pozyskać. I nic nie stoi na przeszkodzie, tak jak Państwo też zgłaszacie te drogi, które są do inwestycji, żebyśmy drogi realizowali tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie mamy zgody, tam, gdzie mamy środki lub ewentualnie, jak się nam uda pozyskać środki. I tym się kieruję, niczym innym. Ja cały czas jeszcze powtarzam to pytanie. We władaniu gminy, czyli czy ten proces nie może być inaczej zrobiony, jeżeli chodzi o te drogi boczne? Czy to jest na przykład uchwałą, żeby te drogi... Proszę wytłumaczyć, jak to jest. Może wtedy skrócimy ten czas, jak gdyby, regulacji tych... Proszę bardzo. Przepraszam, to pominąłem, bo pani zapytała, jak najbardziej. Może, jeżeli pozwolicie państwo, to powiem tak. Mieliśmy spotkanie z wojewodą również. I to, o czym pani mówi, jeden z wójtów stał i zgłosił na podobnej zasadzie i powiedział tak, że bardzo by prosił, żeby zrobić coś takiego, przygotować taki dokument i żeby się zajęła tym sejmowa komisja, która mogłaby jednorazowo podjąć taką uchwałę, że wszystkie te drogi, które są ogólnie dostępne i uczęszczane, żeby stały się własnością gminy. I wojewoda powiedział tak, że no niestety czegoś takiego zrobić nie można, bo wtedy każdy z tych mieszkańców ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie i pyta się, czy gminy pokryją te koszty. Oczywiście wszyscy wójtowie, burmistrzowie powiedzieli, że nie mają takich środków w budżecie. Natomiast padło pytanie również właśnie, że określenie drogi we władaniu gminy powoduje, że jak nie wiadomo, komu tą drogę dać, to dostała ją gmina. No i gmina, mówiąc krótko, ma problem. Z tego względu, że musi sobie z tym poradzić, czyli powinna właśnie rozwiązać wszystkie problemy czy kwestie sporne na linii pomiędzy mieszkańcami a samorządem i powinni właśnie te drogi uregulować. I powiedział wojewoda, to jest zadanie dla samorządu. I mówi, że samorząd musi się z tym problemem zmierzyć i powiedział, czy zadeklarował nam, że jeżeli te wnioski będą trafiały do niego, do wojewody o regulację stanu prawnego dróg, to postara się nam w tym pomóc, a przede wszystkim nie będzie nam utrudniał w tym. Natomiast kwestia innej możliwości regulacji tego stanu prawnego dróg, tak jak przez sąd na przykład, no to jest następna kwestia i powiedział tak, że musicie państwo, jeżeli nie będzie innej opcji, również próbować między innymi sądownie. Bo jeszcze dobrze. Jest taka sytuacja, panie burmistrzu, może też nie mam zdania, no pan był u wojewody, rozmawiał pan wojewoda, takie zdania inne wypowiedział na temat, ale na przykład to, co się dzieje z wykupieniem na przykład przez dyrekcję dróg, prawda, jak wykupują pod nową drogę, czyli jak gdyby kupują od mieszkańców po prostu mienie, tak? Czyli to też by można było coś takiego zrobić, prawda, że gmina wykupuje jak gdyby tą drogę od tych wszystkich współwłaścicieli po to tylko, żeby to była własność, prawda? Nie można tego też tak zrobić, podejść do tego? Dobrze. Panie burmistrzu, może jeszcze momencik. Proszę państwa, ja bym proponował dzisiaj na temat dróg skończyć dyskusję, natomiast zobowiązuję się zorganizować komisję tylko poświęconej drogom naszym. A więc wyjaśnienia wszystkich nieścisłości, wszystkich dróg, jakie mogą być, jakie nie mogą być. Zobowiązuję panią skarbnik do przygotowania materiałów i pana Rapacza,
który by przygotował pana Adama, który by przygotował wszystkie te materiały. Prosiłbym wcześniej panią radną, pana radnego czy innego o na piśmie, co chcą wiedzieć dokładnie, bo to się mija nam z celem. To nie jest sesja poświęcona drogom. W związku z tak, interpelacja, a interpelacja mówi w statucie. Krótkie pytanie zamieszczone na piśmie. Panie przewodniczący, jeżeli pan się odwołuje do statutu, to proszę cały czas. W całej rozciągłości i szerokości statutu, a nie tylko wyjątkowo. Dziękuję. No, więc ja mówię tylko do interpelacji, a my tu urządzamy sobie wymianę, brzydko nie nazwie. Przepraszam najmocniej, że tak zabrałem głos, ale to się niepotrzebnie przeciągnie. Pan Skipiała ma ostatni głos i na tym kończymy. No dobrze, proszę bardzo. Proszę uprzejmie, pan Skipiała był wcześniej. Proszę państwa, rozmawiamy tu na ten temat, dróg wałkujemy i tak dalej. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że oprócz tych problemów typowo prawniczo uregulacyjnych i tak dalej, jest sprawa pieniędzy na te drogi. My na drogi pozyskujemy pieniędzy, bo z własnych pieniędzy to my nie mamy. Bo gdybyśmy mieli własne pieniądze na drogi, inne by było planowane, inne tego. A my dziś rozmawiamy, a nie wiemy, co nas czeka, czy dostaniemy, czy nie, bo liczymy na to. Natomiast z własnych pieniędzy, jeżeli uzyskujemy 13 milionów podatków pieniędzy, a 11 milionów z tych pieniędzy dajemy na szkoły, to z czego my mamy drogi robić? I tu jest cały problem, proszę państwa, tu się zawiązuje. I to chciałem, abyśmy, do widzenia. To chciałem właśnie, żebyśmy uzmysłowili sobie na sesji czy na komisji, którą poświęcimy tylko drogom. Bo musicie jeszcze państwo wiedzieć, czemu ta droga zrobiona ta jest przed powodziówki. To jest dokładnie droga wyznaczona i ona ma być z tych pieniędzy realizowana. I tu jest. Która komisja zaakceptowała tą drogę? Czy się radnemu podoba, czy nie? Ale to nie my decydujemy, pani Olu, tylko decyduje specjalna komisja wojewody. Proszę, przy wojewodzie, proszę pan Paweł. Czy ulica Poniatowskiego, która ma być tam kiedyś w przyszłości przebudowana, remontowana, czy też ulica do Pociesznej Wody, czy one zostały zgłoszone do jakiegoś programu? Nie, to znaczy, a ja pytam dlatego, że pani burmistrz kiedyś powiedziała. Tak. Przygotowywaliśmy to do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Chcieliśmy to złożyć teraz, ale nie jest dokończona dokumentacja projektowa właśnie ze względu na własności. Więc tam będzie konieczne podjęcie działań zmierzających przez spec ustawę i zarówno do Pociesznej Wody, jak i tu. Też damy panu, jakby był pan uprzejmy zapoznać się z tymi działkami, które są właśnie w kolizji, więc kwestia rozwiązań, czy tylko przez spec ustawę, czy właśnie podpisania zgód od mieszkańców, czy ugoda z notariuszem, jest procedowane to i cały, i teraz chyba jest wydawana decyzja środowiskowa, już jesteśmy na tym etapie, czyli już na finiszu. Jak będą projekty, dokumentacje, to my dopiero możemy zgłosić wtedy drogę do programu, to co powiedziałam na początku, bo przede wszystkim musi być projekt i dlatego wystąpiliśmy o te projekty, a dopiero później jest realizacja. Dziękuję pani burmistrz. Proszę państwa, dziękuję. Ja bym prosił jeszcze, zanim zamkniemy posiedzenie sesji, chciałem, żebyście państwo sobie zanotowali, że następne posiedzenie sesja będzie 15 grudnia o 14. Natomiast komisja będzie poniedziałek 13 grudnia o 14. Natomiast ostatnia sesja, którą planujemy, będzie w grudniu też. Ostatni poniedziałek to jest 28. Co ja mówię? Patrzę na czerwiec. 29 to jest grudnia, natomiast godzinę mamy już zaplanowaną. Dziesiąta godzina. I proszę państwa, natomiast
proponujemy komisję dzień wcześniej, bo nie chciałbym, żeby zaraz po szczepanie zwoływać państwa i tak dalej. W związku z tym we wtorek byśmy dzień przed sesją tą końcową mieli komisję, tylko nie mam ustalonej godziny, którą byście państwo proponowali. 14, dobrze, piszemy 14. Chodzi o to, że panie jeszcze mają, pani radna, taką sytuację, że to jest kończąca i one muszą przyjąć pełną dokumentację, muszą być wysłane do wojewody i tak. Także oni te po południu będą mieli czas jeszcze na... Proszę bardzo. No, proszę państwa, i druga rzecz jeszcze... No trudno. To zdecydujcie, 13? Ustalimy jeszcze i poinformuję. Proszę państwa, jeszcze bym prosił, w związku z tym, z tą moją propozycją, którą zgadzacie się lub nie, proponowałbym, bo my w styczniu, prawdopodobnie pani skarbnik, będziemy mniej więcej wiedzieli, co ze środkami, jakie będziemy mogli dysponować w budżecie. Tak. Ja bym proponował, żebyśmy... Mając pewne informacje już o środkach, które będą mogły być umieszczone w nowym budżecie, zrobić komisję, czy wystąpicie z wnioskiem, zrobimy specjalną sesję poświęconą tylko tym problemom, tym drogom, wszystkim sprawom unormowania tego, żebyśmy raz na zawsze wyjaśnili sobie, co są drogi takie, siakie, jakie powodziówki, jakie co. Bo tu wiem, że jest dużo niedomówień i niejasności. Ja sam dużo się uczę, tak samo jak i państwo się zapoznajecie z tymi problemami, bo to są trudna materia. Ale chodzi o to, pani Olu, żebyśmy, pani mówi, że będzie wiedziała dokładnie pod koniec stycznia. Jeżeli chodzi o regulacje dróg i te wszystkie inne sprawy związane z własnością, to nie ma znaczenia powiązanie ze środkami. Nie ma? No to zrobimy w połowie stycznia. Państwo dacie tylko jeszcze informacje na kartce, co byście szczegółowo chcieli wiedzieć, jak, co i tak dalej. Umieścimy to wszystko, poświęcimy sobie jedno posiedzenie. Poprosimy wszystkich i pana Adama, i pana z wykonania dróg, czyli pana Rapacza, który ma wszystkie zgody, niezgody i tak dalej. Posprawdzamy, będziemy. A ponadto informuję, że wy jako radni macie w każdej chwili prawo podejść do pana jednego czy drugiego i poprosić o dokumentację. I tu nie widzę żadnych przeszkód. Nie ma żadnego problemu, bo tobie jako radnemu ma prawo udostępnić. Proszę państwa, czy jeszcze jakieś pytania, ale już nie drogi. Ja mam taką propozycję. Czy 27 o godzinie 14 może być komisja budżetowa? Proszę o wyśpij rano. O 14? Dobrze. Czyli nie będzie komisji w ten we wtorek. Dobrze. I sesję mamy o godzinie 10, 29 grudnia. Proszę państwa, proszę uprzejmie. Pytanie odnośnie, bo komisja musi, każda komisja uzdrowiskowa czy inne komisje muszą zaopiniować budżet, tak? Do kiedy to... To znaczy wnioski złożyć, może się zebrać komisję, nie i złożyć wniosek i na tą komisję budżetową. To jest zgodnie z uchwałą, bo na tą uchwałę trzeba wnaczyć do 10-14 grudnia. Tak, to muszę sprawdzić, bo jest podjęta uchwała w sprawie procedur na projekt na budżet. Tak. No właśnie, o to mi chodzi, że... To już wniosek będzie z komisji dla pani. Dobrze. Wobec powyższego, proszę państwa, serdecznie państwu dziękuję naprawdę za sesję, która przebiegła sprawnie i merytorycznie. Dziękuję państwu i
ogłaszam, czy informuję, że zamykam 45. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i za uchybienia przepraszamy. Dziękuję.